Spotkaliśmy się dzisiaj rano z panią minister zdrowia i z panem ministrem sprawiedliwości, żeby zamknąć decyzjami pewien rozdział, nie ostatni rozdział walki w Polsce o dostęp do legalnej aborcji. Jak państwo wiecie, no o tym było bardzo głośno w ostatnich dniach. Kolejne próby w Sejmie, także w tej kadencji, wykazały, że trudno zdobyć większość na sali sejmowej na rzecz projektów, które uczyniłyby aborcję do 12 tygodnia legalną. Tak jak to wielokrotnie podkreślałem, nie oznacza to, że pozostajemy bezczynni, jeśli chodzi o udostępnienie takich możliwości dla kobiet we wczesnej ciąży, które uznają z różnych powodów zdrowotnych, że powinny mieć możliwość przeprowadzenia legalnej aborcji. Pracowaliśmy wspólnie z panią minister zdrowia i z panem ministrem sprawiedliwości nad wytycznymi, które zmienią w takim razie realia, skoro nie jesteśmy dzisiaj w związku z inną opinią na ten temat Polskiego Stronnictwa Ludowego, nie możemy zdobyć większości na sali sejmowej, ale postanowiliśmy w związku z tym w ramach prawa, które jeszcze będzie jakiś czas pewnie obowiązywało, zmienić realia. Dużo lepiej byłoby, ja wierzę w to zdecydowanie, że ten moment nastąpi szybciej niż niektórzy się obawiają, że dojdzie do zmiany prawa, takiej jednoznacznej zmiany prawa, która to zmiana uszanuje oczekiwania i te elementarne prawa polskich kobiet. W tej chwili, skoro nie możemy szeroko otworzyć tej bramy z powodu braku większości w Sejmie, otwieramy furtki. Nie chcę, żeby to zabrzmiało dwuznacznie, ale szukamy takich sposobów działania, oczywiście zgodnego z prawem, które w praktyce umożliwi dostęp do legalnej aborcji kobiet, które z różnych powodów do tej aborcji powinny mieć prawo. I dlatego przygotowaliśmy wytyczne. Wytyczne ministra sprawiedliwości zostały już jakiś czas temu opublikowane. Całość tego projektu została dopięta w ostatnich dniach wytycznymi, które przygotowała pani minister zdrowia. Razem one stanowią o nowej filozofii państwa i to już ostatnie zdanie, zanim oddam głos pani minister. W tej rzeczywistości prawnej, w której żyjemy po osławionym werdykcie Trybunału Konstytucyjnego, który wywołał tyle protestów kobiet, w tej rzeczywistości prawnej PiS dołożył jeszcze i osobiste zaangażowanie liderów PiS-u było tutaj bardzo widoczne, dołożył jeszcze taką okrutną praktykę. Nie dość, że przepisy są fatalne, to jeszcze w ramach tych przepisów całe państwo było nastawione przeciwko kobiecie. Istotna część lekarzy zastraszanych przepisami prawa i prokuratura jako instytucja, która stawała nie po stronie kobiet w tych sytuacji, w tych dramatycznych sytuacjach, tylko po stronie tej ideologii, która jest źródłem tej obsesji PiS-u i tych prawnych decyzji, jakie PiS podjął. Te wytyczne nie mogą oczywiście zmienić przepisów prawa, bo tu jest potrzebna ustawa, ale zmieniają nastawienie i prokuratury, i lekarzy. W tym sensie nastawienie lekarzy, że będą czuli, że kiedy staną po stronie kobiety, to prokuratura będzie także po stronie kobiety, a nie po stronie tych bezdusznych i naszym zdaniem złych, po prostu z gruntu złych i bardzo restrykcyjnych zapisów. I mówię o tym bez jakiejś szczególnej satysfakcji, to nie jest powód do radości, to są w ogóle trudne kwestie wymagające delikatności i wzajemnego zrozumienia, ale z wielką ulgą mogę powiedzieć, że nie jesteśmy, nie będziemy bezradni i że państwo będzie coraz skuteczniej stawało po stronie kobiety wtedy, kiedy będzie podejmowała te dramatyczne w jej życiu decyzje. Pani minister.
Wytyczne opracowane w Ministerstwie Zdrowia z chwilą ogłoszenia, za chwilę po konferencji zamieścimy je na stronie Ministerstwa Zdrowia, staną się wykładnią dla lekarzy i dla podmiotów leczniczych, wykładnią dotyczącą stosowania obowiązujących, jak pan premier zaznaczył, przepisów prawa. Są w gruncie rzeczy dwa cele ogłoszenia tych wytycznych. Po pierwsze, one mają zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne kobietom w ciąży, także tym kobietom, które ze względów zdrowotnych nie chcą donosić ciąży i oczekują jej terminacji. I mają zapewnić bezpieczeństwo prawne lekarzom, którzy będą te wytyczne stosować. Zgodnie z dzisiaj obowiązującym prawem, z ustawą o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach przerwania ciąży, mamy następujące przesłanki do legalnego przerwania ciąży. To jest przede wszystkim zagrożenie życia lub zdrowia kobiety w ciąży. I kolejny punkt, który mówi o tym, że jeśli jest uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego. Wracając do zagrożenia zdrowia i życia kobiety, to są dwie oddzielne przesłanki. To znaczy, że zaistnienie tylko jednej z nich jest wystarczającą przesłanką do przerwania ciąży. Co więcej, ustawa nie precyzuje, że chodzi o zdrowie fizyczne, somatyczne, mówi ogólnie o pojęciu zdrowia. Czyli jeśli kobieta zwraca się do lekarza psychiatry i lekarz psychiatra posiadający prawo wykonywania zawodu uznaje, że ciąża tej kobiety jest zagrożeniem dla jej zdrowia psychicznego, to stwierdzenie, takie zaświadczenie od lekarza, z którym kobieta przychodzi do podmiotu leczniczego, do oddziału ginekologiczno-położniczego, jest w świetle obowiązującego prawa wystarczającą przesłanką do terminacji ciąży. Ustawa nie precyzuje, czy zagrożenie życia i zagrożenie zdrowia ma być nagłe, ma być wyjątkowo groźne. Mówimy tylko o zagrożeniu zdrowia kobiety. Co więcej, ustawa nie mówi, jaki lekarz, jakiej specjalności może wydać takie zaświadczenie. To znaczy, mówi tylko, że ten lekarz ma mieć taką specjalizację, która będzie adekwatna do choroby kobiety w ciąży. Jest jeszcze jedna rzecz, która dzisiaj jest niestety nieprzestrzegana, a ona też wprost wynika z ustawy. Otóż ustawa mówi wyraźnie, że orzeczenie lekarza stwierdzające, że istnieje przesłanka do przerwania ciąży, jedno orzeczenie od jednego lekarza specjalisty jest podstawą do przerwania ciąży. Co to znaczy? To znaczy, że jeśli w podmiocie leczniczym będzie żądanie drugiego orzeczenia lekarza bądź zwoływania konsylium, to należy uznać to za utrudnianie dostępu do procedury medycznej, która jest w koszyku świadczeń gwarantowanych. Kobieta w ciąży zwracająca się do podmiotu leczniczego, który ma kontrakt z NFZ-em, z zaświadczeniem o tym, że ciąża jest zagrożeniem dla jej zdrowia, musi otrzymać tam świadczenie medyczne, jakim jest przerwanie ciąży. Rozporządzenie ministra zdrowia o ogólnych warunkach umów mówi wyraźnie, że jeśli w takim podmiocie leczniczym nie zostanie dokonana ta terminacja ciąży, to taki podmiot leczniczy podlega karze, to jest do 2% kontraktu, ale także prezes Narodowego Funduszu Zdrowia ma prawo rozwiązać kontrakt z takim podmiotem leczniczym. Ponadto Rzecznik Praw Pacjenta, uznając takie działanie za przekroczenie
praw pacjenta może nałożyć na taki podmiot karę do 500 tysięcy złotych. Mam nadzieję, że tych kar stosować nie będziemy musieli. Wytyczne dzisiaj będą dostępne dla wszystkich podmiotów leczniczych, dla wszystkich lekarzy i one w żaden sposób i w żadnym stopniu nie wykraczają poza obowiązujące prawo, które przez ostatnie lata niestety nie było w Polsce przestrzegane. Dziękuję, panie premierze. Dziękuję, panie ministrze. Szanowni państwo, jak państwo już wiedzą, o czym powiedział pan premier, wytyczne prokuratora generalnego dotyczące postępowania prokuratorów w sprawach związanych z dostępnością aborcji zostały wydane 9 sierpnia. To są wytyczne, które zostały przygotowane w wyniku bardzo intensywnej pracy zespołu prokuratorów pod kierownictwem pani prokurator Katarzyny Kwiatkowskiej, która kieruje Departamentem Postępowań Przygotowawczych w Prokuraturze Krajowej. Są one wynikiem analizy 590 akt postępowań w tych sprawach. To, co jest celem tych wytycznych, to jest właśnie uwrażliwienie prokuratorów, prokuratury na tego typu sprawy, na to, jak szczególną wagę powinniśmy przykładać do sytuacji kobiety, która się znajduje właśnie w tym trudnym momencie życiowym i w jaki sposób należy stosować te wciąż obowiązujące przepisy prawa karnego w taki sposób, aby nie prowadzić do jakiejś dodatkowej wiktymizacji, do jakiegoś dodatkowego poniżenia czy jakichś sytuacji, które mogą być trudne. To, co pojawia się w tych wytycznych, one są bardzo szczegółowe i dotyczą różnych aspektów i etapów prowadzenia postępowania przygotowawczego, zarówno na tym etapie wyjaśniającym, jak i też na etapie późniejszym, to, żeby właśnie być, żeby prokuratorzy byli nastawieni na taką szczególną wrażliwość, biorąc pod uwagę materię. Natomiast myślę, że odwołując się do tego, co powiedziała pani minister, jest jeden aspekt tych wytycznych, który jest bardzo ważny, a mianowicie one odwołują się do wydane już w pierwszej połowie 2023 roku decyzji przez Rzecznika Praw Pacjenta. A mianowicie Rzecznik Praw Pacjenta, interpretując przepisy ustawy z 93 roku, uznał, że pojęcie zdrowia należy interpretować nie tylko w kategoriach zdrowia somatycznego, ale właśnie także zdrowia psychicznego. Czyli właśnie ta sytuacja, kiedy ze względu na ochronę zdrowia psychicznego zostaje podjęta decyzja o przeprowadzeniu zabiegu przerwania ciąży, to jest okoliczność, która jest absolutnie dopuszczalna w świetle prawa, w związku z tym nie powinna powodować w takich sytuacjach zaangażowania prokuratury. I myślę, że to jest ważna kwestia, że te wytyczne prokuratora generalnego i mam nadzieję takiego właśnie postępowania prokuratorów, bo prokuratorzy muszą postępować zgodnie z tymi wytycznymi, będą podstawą do kształtowania określonej praktyki funkcjonowania całego naszego państwa. Tak jak pan premier powiedział, chodzi o to, żeby zmienić też atmosferę, filozofię działania państwa. Tu prawa kobiet muszą być w centrum, a nie na odwrót. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Teraz mamy czas na kilka pytań. Dzień dobry, Łukasz Kisław, Fakty TVN. Mam pytanie do pana premiera i do pana ministra. Jak oceniają panowie wczorajszą decyzję Państwowej Komisji Wyborczej i czy Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, do której odwoła się PiS, jest według panów sądem i czy władza będzie respektowała orzeczenie tej izby? A do pani minister mam pytanie, czy do ministerstwa docierają sygnały jakieś, że brakuje szczepionek na krztusiec i czy ministerstwo zamierza lub podjęło już jakieś działania w tej sprawie ewentualnie? Dziękuję. Nie jest oczywiście rolą przedstawicieli władzy wykonawczej odnosić się do wyroków ciał, które powinny być wolne i są wolne od presji politycznej. Jak państwo pewnie zauważyli, tak jak tu w trójkę stoimy, nie sugerowaliśmy w żadnej chwili jakichś konkretnych decyzji Państwowej Komisji Wyborczej. Natomiast różne instytucje i urzędnicy włożyli bardzo dużo wysiłku w to, żeby udokumentować to w sensie formalnym. Udokumentować, czyli dostarczyć jakby cały zestaw dowodów.
opisujących to, co było wszystko, to wszystko było tak widoczne gołym okiem. Wszyscy wiedzieliśmy, co się działo w czasie kampanii wyborczej i jak PiS wykorzystywał środki publiczne i możliwości wynikające ze sprawowania władzy na rzecz bezpośrednio kampanii wyborczej. Ale to, że to było widoczne gołym okiem i że było to dobrze wiadome wszystkim ludziom, to nie wystarczało i Państwowej Komisji Wyborczej, dlatego urzędnicy włożyli rzeczywiście bardzo dużo pracy, żeby to rzetelnie, bardzo detalicznie udokumentować. Więc ja mogę powiedzieć z wielką satysfakcją, że ta praca, która polegała na właśnie rzetelnym udokumentowaniu tych win pisowskich i tych nadużyć, że ona przyniosła efekt. Trudno byłoby się spodziewać innego werdyktu po tak miażdżącym materiale dowodowym. I ostatnie zdanie, to nie jest przecież tylko polski problem. Władza, która, o której wszyscy wiedzą, że robiła złe rzeczy, jeśli ta władza później po zmianie politycznej za nic nie odpowiada, to jest druzgocące dla demokracji jako takiej. Ja czytam te komentarze ze strony PiS-u o okrutnym reżimie Tuska. Prawdziwym problemem polskiej demokracji byłoby, gdyby władza nie ponosiła konsekwencji za czyny, które są widoczne gołym okiem. Jeśli cała opinia publiczna wie, że ktoś robił bardzo złe rzeczy, a później nic się z tym nie dzieje, to jest najgorsza z możliwych sytuacji, bo podważająca elementarne zaufanie do demokracji. Chcę też przypomnieć, kiedy byłem premierem, razem z Polskim Stronnictwem Ludowym tworzyliśmy koalicję. Wtedy Polskie Stronnictwo Ludowe zostało ukarane i straciło wszystkie środki. Było zmuszone do sprzedaży swojej tradycyjnej siedziby. Mimo, że minister finansów mógł zawiesić karę. Część Koalicji Obywatelskiej, Partia Nowoczesna, straciła środki z powodu tak drobnego błędu formalnego, że ja nawet nie jestem w stanie zapamiętać tego powodu, dla którego Nowoczesna straciła wszystkie środki. Czy słyszeliście, żeby oni jakoś, przepraszam za może trywialne określenie, ale ja nie słyszałem, żeby oni kwilili, płakali, żalili się, mówili o reżimach, o okrutnych decyzjach, tylko weszli na drogę prawną, starali się coś tam wyjaśniać i uznawali to za oczywistą regułę demokracji. Są takie przepisy, takie zasady. PiS je gwałcił w sposób bezwstydny i ciągły, więc w tym sensie jestem bardzo zadowolony, że okazało się, że neutralna z definicji, taka powinna być, Państwowa Komisja Wyborcza też podzieliła opinię, chyba powszechną w narodzie, że nie tylko kradli, ale też te pieniądze, które zawłaszczyli, wykorzystywali do nierównej walki politycznej. Także chyba jest okej. Szanowni Państwo, ja przede wszystkim chciałbym bardzo podziękować Państwa pracy jako dziennikarzy, ponieważ to dzięki Waszej pracy ja w którymś momencie się zorientowałem, że istnieje umowa między Ministerstwem Sprawiedliwości a konsorcjum, które tworzyła m.in. spółka Sigma Plus. No i jak się przyjrzeliśmy tej umowie, a konkretnie efektom tej umowy, to wyszło, że z tej umowy za 2,5 miliona złotych przygotowano, a następnie emitowano spot, który odnosił się do reformy kodeksu wyborczego, ale tak naprawdę został uznany za spot wyborczy. On był emitowany między 8 sierpnia 2023 roku a 13 października 2023 roku. No i ten spot został oceniony i ta cała kampania, która kosztowała 2,5 miliona złotych, został oceniony krytycznie przez Państwową Komisję Wyborczą jako właśnie wkraczający w kampanię wyborczą. Także podkreślam, że to właśnie Państwa sygnały były tutaj dla mnie bardzo istotne. Natomiast myślę, że bardzo ważna kwestia jest, jak należy postrzegać Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i spraw publicznych. Przede wszystkim musimy doprowadzić do stanu, w zasadzie do takiego powrotu do tego, jak funkcjonowało rozpoznawanie tych właśnie spraw publicznych, czyli tych wszystkich spraw wyborczych, spraw związanych z funduszami wyborczymi. W dawnych czasach kiedyś tym zajmowała się Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych. I te sprawy publiczne trzeba wrócić do tej izby, która tradycyjnie się tym zajmowała. No ale nam to zajmie jeszcze trochę czasu, bo bez współpracy pana prezydenta trudno będzie na to liczyć. Natomiast musimy zdawać sobie sprawę z tego, że
wszystkie orzeczenia i cała działalność tej Izby dotknięta jest wadami, na co zwrócił uwagę Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejski Trybunał Praw Człowieka, ale to wszyscy wiemy. Ale to, co jest, myślę, że dla mnie szczególnie ważne i istotne, to to, że mamy trzech sędziów, którzy są w tej Izbie. Sędzia Bosek, sędzia Żmij oraz sędzia Księżak, którzy mówią, my do czasu zmian legislacyjnych w ogóle nie będziemy orzekali w tych sprawach. Tak? Czyli mamy sytuację, w której wewnątrz tej Izby mamy osoby, które już były powołane po 2018 roku, ale one same mówią, no bez tych zmian legislacyjnych nie możemy nic zrobić. Co więcej, jeszcze jest sytuacja zupełnie ciekawa, że w kwietniu tego roku sędzia Bosek zawiesił postępowanie dotyczące partii Nowoczesna, też właśnie odrzucenie sprawozdania finansowego, właśnie z tego powodu. Tak? Także myślę, że to są okoliczności, które najzwyczajniej w świecie będą musiały być wzięte pod uwagę przez pana ministra finansów Andrzeja Domańskiego w kontekście podejmowania tych decyzji i swoistej wiarygodności decyzji czy orzeczeń podejmowanych właśnie w ramach tej Izby. Szczepienia przeciwko krztuścowi w Polsce są obowiązkowe dla dzieci w 1., 6. i 14. roku życia i te szczepionki są całkowicie bezpłatne. One są dostępne, jesteśmy zabezpieczeni do 2026 roku. Szczepienia dla dorosłych przeciw krztuścowi są szczepieniami zalecanymi i państwo, czyli rząd, nigdy nie prowadziło zamówień publicznych na tego rodzaju szczepionki. Jest to kwestia między producentem a hurtowniami i aptekami, ale oczywiście zwróciłam się do głównego inspektora farmaceutycznego, żeby przyniósł mi informację, dlaczego pojawiły się braki w aptekach. Sądzę, że jest to związane z tym, że niestety prawie nigdy nie szczepiliśmy się my dorośli przeciwko krztuścowi, a ponieważ ten krztusiec się pojawił, no to to zainteresowanie jest większe, stąd producent musi jakby zwiększyć moce przerobowe i prosiłam GIFA o to, żeby się tym zainteresował. Natomiast robimy w Ministerstwie Zdrowia jeszcze jedną bardzo dobrą rzecz. Zdecydowałam o zmianie rozporządzenia, które spowoduje, że kobiety w ciąży będą miały dostępną szczepionkę przeciw krztuścowi. Ona będzie dla nich całkowicie bezpłatna i dostępna w takiej formule jak dla dzieci, czyli nie będą musiały iść do apteki i ona jest lub jej nie ma. Jeśli pan premier pozwoli na szybką ścieżkę takiego rozporządzenia, to w ciągu miesiąca będzie gotowe. Jeszcze w tym roku kobiety w ciąży będą mogły się szczepić za darmo przeciwko krztuścowi. Jest zgoda już. To. Dzięki. Tak, Mira Skórka, Polsat Wydarzenia. Ja mam trzy pytania. Pierwsze dotyczące tematu konferencji prasowej. Czy to orzeczenie dotyczące zdrowia psychicznego kobiety w świetle tych wytycznych, czy to oznacza, że kobieta będzie mogła się zwrócić do lekarza internisty, czy będzie musiała do psychiatry, który ma potwierdzić to zagrożenie dla zdrowia psychicznego i jaki wymiar prawny, jaką rangę prawną będą miały te wytyczne, które pani zaraz opublikuje. Drugie pytanie do pana premiera, jeszcze w kontekście wypowiedzi pana wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, który mówi, że Ukraina, że według niego Ukraina nie powinna wstąpić do Unii Europejskiej, dopóki nie zgodzi się na ekshumację ofiar rzezi wołyńskiej. To w kontekście wypowiedzi ministra spraw zagranicznych, pana Kułeby na kampusie, który mówił o tym, że nie powinno się grzebać w historii, a Ukraińcy według niego zostali wyrzuceni z ziem ukraińskich. I trzecie pytanie, jeszcze dotyczące prawa wyborczego. Czy prawo wyborcze nie powinno być jakoś zmienione, doprecyzowane. Państwowa Komisja Wyborcza skarży się, że ma małe instrumentarium, nie może wszystkiego badać, nie może badać na przykład prekampanii. Czy to prawo nie powinno być doprecyzowane? W kontekście oczywiście wczorajszego orzeczenia wobec PiS-u. Pierwsze było do kogo? To znaczy pierwsze było do mnie, no, to już odpowiadam. Oczywiście o randze prawnej wytycznych pewnie lepiej powie pan profesor Bodnar, natomiast Ministerstwo Zdrowia jest właściwym organem do dawania wykładni prawa, które samo przygotowuje. I trudno znaleźć lepszy organ niż właśnie ministra zdrowia, który mówi, jak należy stosować prawo. Pytanie pani o to, czy kobieta ma się zwrócić do internisty, do psychiatry, czy do innego lekarza. Ustawa mówi wyraźnie i my nie robimy niczego innego niż to, co jest w ustawie. Jakby chcemy tylko odkręcić ten chaos i to jakieś straszne
niestosowanie prawa przez naszych poprzedników, jeśli chodzi o terminację ciąży, legalną terminację ciąży. Kobieta zwraca się do takiego lekarza, który ma specjalność właściwą dla choroby kobiety ciężarnej. To może być internista, to może być psychiatra, to może być endokrynolog, kardiolog. Każdy lekarz, który jest właściwy dla choroby danej kobiety. I takie pisemne orzeczenie lekarza, z którym kobieta zwraca się i przychodzi do podmiotu leczniczego, jest wystarczające, bo przesłanka jest zgodna z ustawą i wynika z przepisu ustawy. Zagrożenie dla zdrowia kobiety. Tylko jeszcze jednym zdaniem, żeby nie było wątpliwości, bo pani pytanie jest jak najbardziej zasadne. Przecież ten problem, kto i w jaki sposób ma interpretować ustawę, no czy to była jakby jedna z osi sporu pomiędzy zwolennikami dostępu do legalnej aborcji, a tymi, którzy chcieli zablokować jakikolwiek dostęp do legalnej aborcji. Wielka praca i pani minister zdrowia, i pana ministra sprawiedliwości polega na tym, że my zgodnie z prawem, bo nie możemy łamać prawa, w tej chwili nie możemy zmienić ustawy, ale zgodnie z prawem, zgodnie z tą ustawą interpretujemy ją, nie naruszając przepisów, dokładnie odwrotnie od tego, co robił PiS. PiS tę ustawę interpretował tak, żeby zablokować polskim kobietom dostęp do prawa do legalnej aborcji w uzasadnionych przypadkach. My tę ustawę interpretujemy jednoznacznie tak, aby zapisy tej ustawy umożliwiły możliwie najszerszy dostęp do legalnej aborcji dla kobiet, które tego potrzebują ze względów, szeroko pojętych względów zdrowotnych. I te wytyczne, to nie jest ranga ustawy oczywiście, ale to jest taka ranga, która pozwoli uwierzyć lekarzom, że prokuratura będzie po ich stronie wtedy, kiedy wydawali decyzje zgodne z tymi wytycznymi. Tak naprawdę to był klucz, żeby przestali się bać. Kobieta już nie musi się bać prokuratury, lekarz nie musi się bać prokuratury wtedy, kiedy będą podejmowali decyzje o dostępie do legalnej aborcji w związku z zagrożeniem zdrowia, na przykład zdrowia psychicznego. Mało wiem. O wiele za mało, żeby uznać, że ten bój o prawa kobiet został zakończony. Ale wystarczająco dużo, żeby zmieniły się realia w sposób głęboko, to jestem przekonany. Zresztą zobaczymy to za kilkanaście miesięcy w praktyce, że to jest pozytywna, w jakimś sensie rewolucyjna zmiana. Jeśli chodzi o Ukrainę, jak wiecie, robimy wszystko, żeby Ukraina tej wojny nie przegrała i wspieramy Ukrainę na wszystkie możliwe sposoby w jej wojnie obronnej przeciwko agresji rosyjskiej. Tutaj to się nie może zmienić, nie zmieni się i bardzo bym chciał, żeby to, co jest sporne, i zaraz o tym powiem, to, co jest sporne, jeśli chodzi o relacje polsko-ukraińskie, żeby nie było alibi dla nikogo, żeby to nie stanowiło alibi dla nikogo, kto prezentuje prorosyjskie jakieś tendencje. W Polsce to są marginalne grupy, ale są. Więc chcę powiedzieć, że mam jednoznacznie negatywną ocenę tego, co powiedział ukraiński minister spraw zagranicznych w sprawie zarówno interpretacji historii, jak i samego problemu ekshumacji. Ukraina będzie musiała tak czy inaczej sprostać polskim oczekiwaniom, jeśli chodzi o nie grzebanie w historii, tylko o ułożenie naszych relacji na podstawie prawdy o tej historii. I przecież my wiemy, że ta prawda nie jest czarno-biała. To nie jest tak, że po polskiej stronie same anioły, a po ukraińskiej zbrodnia, ale tym bardziej prawda, a ekshumacja i rzetelna ocena tego, co stało się w czasie i tuż po II wojnie światowej jest jakby niezbędna. To są elementy konieczne, żeby ułożyć dobre relacje polsko-ukraińskie. Pan wicepremier Kosiniak-Kamysz nie odkrył Ameryki. Ukraina nie będzie członkiem Unii Europejskiej bez polskiej zgody. Ukraina musi spełniać standardy, a one są wielorakie. To nie jest tylko kwestia handlu, granicy, standardów prawno-ekonomicznych. To jest też kwestia standardów, powiedziałbym, kulturowo-politycznych. Nie byłoby Unii Europejskiej bez prawdy i pojednania między Niemcami i Francuzami, Niemcami i Polakami, nawet jeśli ciągle są jeszcze jakieś
uzasadnione oczekiwania z naszej strony wobec Niemców, to generalnie pojednanie polsko-niemieckie czy niemiecko-francuskie było oparte na bazie prawdy historycznej o tym, co się w czasie wojny między naszymi narodami zdarzyło. I Ukraina i Ukraińcy przy naszym wielkim szacunku i wsparciu w ich wysiłku zbrojnym też muszą zrozumieć, że wejście do Unii Europejskiej to jest także wejście w obszar standardów dotyczących politycznej kultury i tej historycznej kultury. Więc tak, premier Kosiniak-Kamysz ma rację. Dopóki nie będzie tych respektu dla tych standardów ze strony ukraińskiej, to z całą pewnością Ukraina nie stanie się częścią rodziny europejskiej. Ja wierzę, że prędzej, nie później, a prędzej, sami Ukraińcy też dojdą do tego wniosku, że przyjaźń polsko-ukraińska oparta na prawdzie historycznej jest przede wszystkim w ich interesie. Jestem ostatni, który by napominał dzisiaj Ukraińców, oni naprawdę heroicznie walczą i mają prawo do szacunku nas wszystkich, w ogóle bez dwóch zdań, ale ja będę coraz jakby dobitniej, szczególnie w czasie naszej prezydencji w Unii Europejskiej, tłumaczył przyjaciołom z Ukrainy, że to w ich interesie jest uregulować relacje polsko-ukraińskie, jeśli chodzi o te trudne sprawy, na podstawie prawdy. A więc w tej historii trzeba pogrzebać, jeśli mamy budować dobrą przyszłość. Tu też, żeby rozwiać jakieś wątpliwości, bo dzisiaj pojawiły się też materiały dotyczące 800+ dla dzieci ukraińskich i obowiązku szkolnego. Mam nadzieję, że to jest dla wszystkich Państwa jasne, ale też nie chciałbym oddawać tu pola jakimś, wiecie, resentymentom antyukraińskim. Chcemy, żeby dzieci ukraińskie, które mieszkają w Polsce, żeby korzystały z 800+, ale dowodem tego, że mieszkają w Polsce i że stają się częścią jakby też tego prawnoustrojowego krajobrazu polskiego, to muszą spełniać szkolny obowiązek. I dlatego przyjęliśmy tę decyzję, że 800+ będzie przysługiwało tym dzieciom ukraińskim, które są skutecznie objęte obowiązkiem szkolnym. Też chcielibyśmy, ponieważ nie wiemy przecież, ile rodzin ukraińskich będzie chciało pozostać u nas na dłużej, może na zawsze. No więc bardzo nam zależy na tym, żeby te dzieci były wykształcone tak jak polskie rówieśniczki, polscy rówieśnicy, żeby wyeliminować ten obszar potencjalnej patologii. Dzieci, nastolatkowie bez obowiązku szkolnego, wiecie, w co to się może przerodzić. I przede wszystkim, żeby wyeliminować nadużycia. Przez nadużycie rozumiem tutaj, że pobierano 800+ na dzieci, które w ogóle nie były w Polsce. I dlatego podjęliśmy tę decyzję, co będzie oczywiście oznaczało bardzo wyraźny spadek ilości świadczeń na rzecz dzieci ukraińskich z oczywistych względów. No, będzie to weryfikacja, która spowoduje wyraźną redukcję tych płatności. To nie była nasza intencja, ale taki będzie obiektywny konsekwencja tej decyzji. Jeszcze pytanie o kodeks wyborczy. To może ja. Jeszcze może uzupełnię temat wytycznych. W kontekście wytycznych prokuratora generalnego, one mają taki charakter, że wskazują pewien sposób postępowania prokuratorom w granicach obowiązującego prawa, czyli pewien sposób interpretowania przepisów po to, aby ujednolicić praktykę oraz w ogóle poprawić pracę prokuratorów. I takie wytyczne są dość często stosowane przez prokuratora generalnego w różnych typach spraw. Niedawno też podpisałem wytyczne dotyczące, bardzo szczegółowe, dotyczące postępowania prokuratury w sprawach dotyczących przemocy domowej czy w sprawach dotyczących przestępstw na szkodę małoletnich. Także one zazwyczaj są, ich przygotowanie są poprzedzone dość gruntowną analizą praktyki, sprawdzaniem, jak to wygląda na bazie istniejących akt postępowania przygotowanego i co więcej, to jeszcze chciałbym podkreślić, one są zatwierdzane, czy muszą być raczej zaopiniowane przez Krajową Radę Prokuratury i tak samo to stało się w przypadku tych wytycznych, o których mówimy. Natomiast jeśli chodzi o sam kodeks wyborczy, proszę zauważyć, drodzy Państwo, że wielu komentatorów, ekspertów mówiło, że Państwowa Komisja Wyborcza czegoś nie może zrobić, bo przepisy na to nie pozwalają w kontekście oceny tego sprawozdania finansowego. Mówiło, że te przepisy są czysto, prawda, pozwalają tylko na formalną kontrolę, a nie materialną.
Wczoraj okazało się, że jednak dało radę zinterpretować przepisy w taki sposób, żeby też dokonać tej oceny materialnej tych wszystkich rzeczy, które się działy w ciągu ostatnich, w ciągu tych miesięcy przedwyborczych. Natomiast to nie znaczy, że być może nie należałoby tych przepisów trochę uwspółcześnić, posprawdzać i zweryfikować. Natomiast druga kwestia, która jest podnoszona w zasadzie od lat i sam pamiętam, że jeszcze będąc rzecznikiem praw obywatelskich to podnosiłem, to jest kwestia prekampanii. To znaczy tutaj potrzebna nam jest głębsza refleksja, w jaki sposób to określić i sprawdzić. I myślę, że tutaj ja nie wykluczałbym zmian w tym zakresie w odpowiedzi na postulaty pojawiające się ze strony społeczeństwa obywatelskiego od już w zasadzie wielu lat. Jednym zdaniem też, żeby nie mieć złudzeń. Ja wiem, o co chodzi też w tych pytaniach, gdzie są granice legalnego i uczciwego zaangażowania na przykład urzędników państwowych w czasie kampanii. No wiadomo, że nie wiem, jak jest się premierem i szefem partii, jest kampania, to człowiek nie bierze urlopu, jest nadal premierem, a równocześnie prowadzi kampanię danej partii. I tak było zawsze. I nikt tego w jakimś sensie nie kwestionował, włącznie z Państwową Komisją Wyborczą, ale też walczące ze sobą obozy polityczne też nie kwestionowały tej zasady. Problem polega na tym, że PiS przekroczył wszystkie granice przyzwoitości. Że prawnie trudno zarysować idealną kreskę, co jest kampanijne, co jest służbowe, bo obiektywnie rzecz biorąc to nie jest proste. Tym ważniejsze jest zachowanie tych kryteriów takiej zwykłej ludzkiej przyzwoitości. To, co odkryliśmy w KPRM, bo to jest nie tylko problem Ministerstwa Sprawiedliwości, ale tutaj znacie Państwo tak zwaną sprawę Szczuckiego problem nie polegał na tym, że urzędnicy zaczęli się zastanawiać, czy tam coś przekroczono, czy tam było jakieś lekkie nadużycie. To tylko żołędzie. Także. Tam był problem jawnego łamania nie tylko oczywistych zasad prawnych. Tam był problem nie tylko absolutnego zaprzeczenia legalności, ale też przekroczenie wszelkich granic przyzwoitości i wiecie, tak po ludzku się czuje, czy coś wypada robić, czy nie. I dlatego trzeba przejrzeć prawo wyborcze, trzeba zrobić wszystko, żeby ono było możliwie obiektywne i takie egzekwowalne, ale na końcu, jak władza pisowska chciała kraść, to kradła, jak pamiętacie, albo zgodnie z procedurami, albo niezgodnie z procedurami. Te słynne słowa pana Horały, że jak się kradło zgodnie z procedurami, to dajcie nam spokój, bo tak można. One naprawdę są istotą filozofii tamtej władzy. Tylko, że myśmy się nie spodziewali, że ta kradzież niezgodna z procedurami też będzie w takiej skali. Dzień dobry, Patryk Michalski, Wirtualna Polska. Panie premierze, poprosiłbym o doprecyzowanie w takim razie, czy kodeks wyborczy zostanie zmieniony, jest już taka decyzja, a jeśli tak, to kiedy? Czy to jest dopiero etap zastanawiania się i ewentualnego ucierania stanowisk też w koalicji? I bardzo krótko, drugie pytanie dotyczące tematu dzisiejszej konferencji. Czy to zaświadczenie od lekarza, które będzie dawało podstawę do tego, by dokonać terminacji ciąży, będzie w wytycznych ograniczone ze względu na etap rozwoju płodu, czy takiego ograniczenia nie będzie? I też często zwracają uwagę wyborcy koalicji, że w rządzie wiceministrem infrastruktury jest Stanisław Bukowiec, kiedy był posłem PiS, podpisał się pod wnioskiem do TK, który to ten wyrok w efekcie ograniczył prawo do aborcji. W tej ostatniej sprawie to nie ma żadnych tajemnic. No, ja parę razy zwracałem uwagę naszym partnerom z Polskiego Stronnictwa Ludowego, że powinni bardziej zwracać uwagę na różne, nie tylko stricte merytoryczne aspekty, walory ich kandydatów do sprawowania urzędów. Ja uważam, że to jest na pewno niefortunne z punktu widzenia tych wszystkich nas tutaj stojących, którzy mają jednoznaczną opinię na temat praw kobiet i prawa do legalnej aborcji. Fakt, że jednym z wiceministrów jest człowiek, który
jakoś tam pasywnie, nie był może liderem tego procesu, ale uczestniczył w ograniczaniu praw kobiet, jest na pewno czymś niestosownym, bo tak bym powiedział. Będę jeszcze o tym rozmawiał z prezesem Kosiniakiem-Kamyszem. Jeśli chodzi o generalnie pracę nad kodeksem wyborczym, ja zawsze mam wątpliwości i chyba dobrze je zrozumiecie, bo o tym wielokrotnie już mówiliśmy przez lata. Kodeks wyborczy, kiedy widać, że źle działa albo wymaga zmian, to powinien być zmieniony, ale źle się dzieje, jeśli nowe przepisy w kodeksie wyborczym czy generalnie prawa wyborczego są uchwalane przed jakimiś wyborami i są stosowane w tych najbliższych wyborach. Wiecie, o co chodzi. Żeby nie było takiego wrażenia, że pracuje się nad prawem wyborczym, kodeksem wyborczym po to, żeby zwiększyć swoje szanse. Ja bardzo chciałbym uniknąć nawet cienia podejrzenia, że jest taka intencja przy naprawianiu kodeksu wyborczego i szerzej prawa wyborczego. Na pewno będziemy musieli zrobić coś, czego przez lata nie robiono, mimo rekomendacji Państwowej Komisji Wyborczej, nawet tej, przepraszam za to słowo, pisowskiej, znaczy w sensie działającej zarządów PiS-u, czyli to są te korekty granic okręgów ze względów demograficznych. No ale to jest na szczęście zobiektywizowane statystyką, wiecie, liczbami, demografią, tylko wymaga stosownej decyzji Sejmu, więc tutaj na pewno ta zmiana będzie konieczna. Natomiast pracujmy nad doskonaleniem prawa wyborczego i kodeksu wyborczego, ale niech nikt nie ma najmniejszej nawet pokusy, żeby było to narzędzie do poprawienia swojego wyniku wyborów w najbliższych wyborach. Na to się nie zgodzę. Ja przypomnę jeszcze raz. My nie zmieniamy prawa. My dajemy wykładnię istniejących przepisów prawnych i w istniejącej, obowiązującej ustawie o planowaniu rodziny jest wyraźne rozgraniczenie. Jeśli ciąża pochodzi z czynu zabronionego, jest uzasadnione podejrzenie, że tak jest, to mówimy o 12 tygodniu płodu i tylko do tego momentu można dokonać terminacji. Lekarz może dokonać terminacji. W przypadku zagrożenia życia lub zdrowia kobiety nie ma takiego ograniczenia i dokładnie tak mówi ustawa. I dwa ostatnie pytania będą. Dzień dobry, Marta Abramczyk, TVN24. Panie premierze, pierwsze pytania do pana. Czy ma pan takie przekonanie, że poprzedni skład PKW dokonałby takiej samej decyzji w sprawie subwencji dla Prawa i Sprawiedliwości? Pytam tutaj o to, kto ma większość w tym składzie PKW. Jest to większość wybrana przez większość sejmową. I pytanie do pani ministry. Jakby pani mogła podsumować, ile kar do tej pory nałożono na szpitale w związku z odmową legalnej aborcji? Czy coś w ostatnim czasie w tej sprawie się zmieniło, coś nowego wpłynęło? Dziękuję. Nie mam pojęcia, jakby się zachowało PKW. Szczerze powiedziawszy, nie miałem osobistego kontaktu z nikim, kto jest dzisiaj członkiem PKW od wielu lat. No, z Ryszarda Kalisza znam, ale to jeszcze z epoki, wiecie, z czasów... polityczna paleontologia byłaby potrzebna, żebym sobie przypomniał, kiedy ostatni raz miałem okazję rozmawiać z kimś, kto jest dzisiaj członkiem PKW. Nie mam, znaczy jeśli pyta mnie pani o moje takie osobiste wrażenie, bo przecież ja nie będę symulował sytuacji jakiegoś takiego, wiecie, political fiction, ale ja mam wrażenie, że tak jak oglądałem wczoraj relacje w telewizji z zachowań członków PKW, to mam wrażenie, że ci, którzy podjęli te decyzje, mieli na twarzach wymalowane poczucie ulgi, że sprostali wymogom praworządności. I tak widać było, że chyba kamień serca im spadł. Natomiast ci, którzy chronili interesy PiS-u swoją postawą obiektywnie, chyba się wstydzili tego, co robią. Taki mam, ale to jest takie moje ludzkie wrażenie. Mam pewien kłopot, jak odpowiedzieć na pani pytanie, bo ono zawiera pewną sugestię, a uważam, że ona jest jakby trochę przesterowana. To znaczy kluczowym pytaniem jest, dlaczego wbrew oczywistym dowodom część, która została mianowana przez PiS, nie zachowała się zgodnie z oczywistymi faktami. To jest problem. Nie jest problemem, że znaleźli się członkowie PKW, którzy na podstawie pełnej dokumentacji podjęli decyzję. No, każda inna byłaby skandalem tak naprawdę. Problemem są ci, którzy wbrew tak oczywistym dowodom nadal raczej myślą o tym, jak chronić swoich politycznych patronów. Znaczy to, ja w tym widzę problem.
z satysfakcją zauważam, że atmosfera, o której też wspominał pan premier, wokół praw kobiet, wśród lekarzy, podmiotów leczniczych się zmienia i zmienia się na lepsze. Oprócz tych trzech spraw, o których już informowałam państwa, jedna zakończona, podmiot się odwołuje, i dwie jeszcze niezakończone, prowadzone przez prezesa NFZ-u i kilku spraw prowadzonych przez rzecznika praw pacjenta. Więcej informacji nie mam. Mam nadzieję, że nie będę ich miała. Dzień dobry, Jan Kielak, Radio Z. Ja mam pytanie do pana premiera odnośnie kredytu 0%. Pani ministra Pełczyńska-Nałęcz mówiła o tym, że nie ma go w budżecie na przyszły rok. I czy to oznacza, że ten projekt idzie do kosza na rzecz tego projektu budowania tanich mieszkań na wynajem? I drugie pytanie do pana ministra Bodnara odnośnie Michała Kuczmierowskiego. Z tego, co sam twierdzi, przebywa obecnie za granicą. Jakie tutaj kroki podejmie wymiar sprawiedliwości? Czy będzie europejski nakaz aresztowania? Jeśli tak, to kiedy? Widziałem wpisy na mediach społecznościowych pani minister Pełczyńskiej-Nałęcz a propos kredytu 0% i środków w budżecie na ten projekt. Wypowiedzi pani minister w tej kwestii są nieprecyzyjne. I fakty są inne. Ja będę oczekiwał od pani minister zresztą wyjaśnienia, dlaczego w sposób bardzo właśnie nieprecyzyjny zinterpretowała naszą decyzję, w której pani minister uczestniczyła. A decyzja była oczywista i jasna dla wszystkich. I to była decyzja o tym, że mamy w rezerwie, naprawdę dużej rezerwie, miliardy złotych na mieszkalnictwo i budownictwo. I że w zależności od tego, który z projektów zyska większość głosów, który z projektów będzie wydawał się najskuteczniejszy, od tego będzie zależało, na jaki projekt ile pieniędzy przeznaczymy. W tym, jeśli chodzi o pracę nad tak zwanym kredytem zero, bo to jest, nazwa jest pewnym uproszczeniem, one są akurat najbardziej zaawansowane i są już procedowane w ramach rządu, więc jest, w tym sensie jest dokładnie odwrotnie. Są środki na różne formy wsparcia mieszkalnictwa, w tym na kredyt zero. Które z tych sposobów zostaną ostatecznie wybrane, to jest jeszcze przed nami. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za to pytanie, ponieważ daje mi ono szansę na to, aby powiedzieć, jaka jest rola prokuratora generalnego w kontekście tematu konferencji. Proszę zauważyć, to, o czym mówimy, dotyczy spraw ogólnych, ogólnego postępowania prokuratury w określonym rodzaju spraw. Natomiast pana pytanie dotyczy sprawy indywidualnej, i moja wypowiedź na temat sprawy indywidualnej mogłaby postawić pana premiera, panią minister w takiej sytuacji trochę niezgrabnej, że komentujemy sprawę indywidualną, sprawę prawnokarną, która, gdzie władza wykonawcza akurat powinna, można powiedzieć, być dość oddalona w kontekście tego, co się w tej sprawie dzieje. I myślę, że najlepiej w takich sprawach, staram się trzymać takiej zasady, żeby wypowiadali się ludzie z prokuratury. Rzeczniczka, moja rzeczniczka jako prokuratora generalnego, pani prokurator Adamiak, czy rzecznik prokuratury krajowej, pan Przemysław Nowak, ponieważ to moim zdaniem kształtuje pewien określony sposób i standard funkcjonowania władzy wykonawczej, także mojej jako prokuratora generalnego. I chciałbym powiedzieć, że dla mnie takie przywracanie też standardów komunikowania różnych spraw tak ważnych jest też istotne, jeżeli chodzi o odbudowywanie wiarygodności prokuratury.